Jeżeli w katalogu elektronicznym znajdziemy książkę z lokalizacją BG Czytelnia Główna, oznacza to, że z takiej książki możemy korzystać tylko na miejscu. Nie można jej wypożyczyć do domu. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek, co oznacza, że możemy samodzielnie przeglądać znajdujące się tam publikacje. Takich książek nie trzeba również wcześniej zamawiać. Wystarczy podejść do odpowiedniej półki w czytelni. Żeby znaleźć na półce konkretną książkę, powiedzmy Etyka ponowoczesna Zygmunta Baumana, należy podejść do działu 17, czyli Etyka, i poszukać w jego obrębie litery B, jak Bauman. Warto pamiętać, że żeby znaleźć książkę w czytelni głównej, trzeba odpisać lub zapamiętać sygnaturę czytelni, czyli cyfrę i literę. Cyframi oznaczone są konkretne działy tematyczne. Litera to zwykle pierwsza litera nazwiska autora lub początek tytułu książki. Po wejściu należy okazać legitymację studencką lub kartę biblioteczną dyżurującemu bibliotekarzowi. W czytelni głównej istnieje również możliwość przeglądania księgozbioru oddziału informacji naukowej. Takie książki w katalogu elektronicznym posiadają lokalizację BG OIN, oddział informacji naukowej. Aby skorzystać z takiej książki, podobnie jak w przypadku książek czytelni głównej, należy odpisać sygnaturę lokalizacji, czyli w tym przypadku OIN 809PW. Kiedy mamy taką sygnaturę odpisaną lub zapamiętaną, po wejściu do czytelni możemy poprosić bibliotekarza, aby pomógł nam znaleźć odpowiedni regał.